Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Pozdrawiają Was Franciszkanie. Ojciec Robert i ojciec Michał. Co z trudy. Tak. A może tak po naszemu, po franciszkańsku, jakby to było, ojcze Michale? Pokój i dobro. I dobro. Witamy Was serdecznie. Chcielibyśmy w krótkim słowie trochę wypowiedzieć o wszystkich świętych i o kolejnych dniach przeżywania listopada. Jak to wygląda? Mamy przed sobą niezwykłe wydarzenia. One są raz w roku, nasze cmentarze ożywają. Robi się tam gwarno, piękne kwiaty, światła, które zapalamy. Po co i dlaczego? Czemu służy ten dzień i co my tak naprawdę świętujemy? O tym dzisiaj dwa słowa. No właśnie, bo niestety istnieje bezpieczeństwo, bo 1 listopada często idziemy na groby i wydawałoby się, że ten dzień jest związany ze zmarłymi, z tymi, którzy odeszli. A jednak tego dnia w liturgii obchodzimy wszystkich, uroczystość wszystkich świętych. Co to dla nas oznacza? Że tak naprawdę wszyscy z nas mają tego dnia imieniny. No, dokładnie. Tak, bo wszystkich świętych czcimy, ale też świętych tych, którzy z imienia nie są wymienieni, tak, w liturgii, bo przecież wierzymy w to, że są święci, którzy nie są nazwani świętymi, ale tymi świętymi może są i przybywają razem z Panem Bogiem. Tak, mamy całe rzesze niekanonizowanych świętych i jedyne, co wspólnego ze zmarłymi ma ten dzień, to to, że zwykle ci święci już umarli. Ale tak naprawdę świętujemy chwałę niebieską tych wszystkich, których traktujemy jako naszych patronów, jako opiekunów, jako wstawienników, jako niebieskich przyjaciół, których daje nam Pan Bóg. My jako katolicy tak przecież wierzymy, abyśmy mogli korzystać z tejże przyjaźni po to, żeby samemu zbliżać się do Boga. Wzorce, pewne punkty odniesienia, nauczyciele wiary, a jednocześnie wstawiennicy w naszych sprawach i w naszych modlitwach. Tyle 1 listopada, choć rzeczywiście ten dzień wydaje się być dla nas arcyważny z racji także na rodzinne spotkania, z racji tych wizyt na cmentarzach, ale jednakowoż to, o czym chcemy powiedzieć teraz, to 2 listopada, to drugie święto, które? Które to jest wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. I tego tu bardziej chodzi o zmarłych. Tak, tu chodzi o zmarłych. I tego dnia, 2 listopada, Kościół nam przypomina, i przez cały listopad przypominamy sobie i pamiętamy o naszych bliskich zmarłych. Co się wiąże z tym i 1 listopada, i 2 listopada, to co myślę łączy te dwa dni, w ogóle cały listopad, to cały listopad nam też przypomina o naszej drodze do życia wiecznego, do nieba. I ten 1 listopada, uroczystość, przypomina nam o tym, że my mamy również dążyć do świętości i pragnąć tej świętości. I wierzymy w to, taką wiarę mamy, że wierzymy w to, że spotkamy się z tymi zmarłymi w wieczności. Chcemy tej wieczności dla nich, modląc się za nich, ale też chcemy tej wieczności dla siebie. I rodzi się pytanie, co możemy tym zmarłym dać? Ofiarować. Ale właśnie, czy cokolwiek możemy im dać? Czy my mamy jakąś więź, jakąś łączność z tymi, którzy odeszli już do wieczności? Czy możemy w jakikolwiek sposób się z nimi komunikować, łączyć? Oczywiście nie chodzi o taką komunikację werbalną, ale bardziej może duchową. I mamy taką szansę, mamy taki dar, który możemy złożyć naszym bliskim zmarłym. Zwłaszcza te 8 dni od 2 do 8 listopada, one są kluczowe, cenne i ważne, bo jako katolicy możemy skorzystać w tym czasie z tak zwanego skarbca Kościoła, z którego czerpiemy odpusty. Odpusty, które w tych dniach można ofiarować właśnie za naszych zmarłych, za tych, których kochamy, nosimy w naszej pamięci, w sercach, nad których grobami bardzo często stajemy, ale przecież nie zawsze stanąć nad nimi możemy, bo czasem są one w zupełnie innych miejscach niż my. Natomiast ta łączność duchowa sprawia, że po spełnieniu pewnych warunków, niespecjalnie wymagających, ale jednak, możemy każdego dnia między 2 a 8 listopada uzyskać jeden odpust dla jednej osoby zmarłej, odpust zupełny, czyli darowanie wszelkich kar za grzechy, które być może ten zmarły jeszcze odpokutowuje w czyśćcu. Jakie to warunki, ojcze? Warunki są następujące. Bycie w stanie łaski uświęcającej albo skorzystanie z sakramentu pojednania, odpowiedzi, przyjęcie komunii świętej tego dnia,
tego dnia także musimy być wolni od jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, modlitwą Ojcze Nasz i wierzę w Boga. I także obecność na cmentarzu, bycie na cmentarzu i tam na cmentarzu modlitwa za zmarłych. Może to nawet być modlitwa w myślach. Nie musimy na głos tych modli wypowiadać, ale sama ta obecność i modlitwa za zmarłych wystarczy, żeby właśnie ten odpust zupełny uzyskać. No czy to wszystko? Dokładnie. Tak. Wszystkie ojciec wymienił, co jest dowodem na to, że ojciec świetnie jest przygotowany, jeśli chodzi o wiedzę religijną. W konkursie może ojciec wziąć udział. Natomiast, drodzy Państwo, już zupełnie poważnie mówiąc, te dni, które przed nami, są dniami niezwykle refleksyjnymi i to oczywiste. Pewnie każdy z nas ma kogoś po drugiej stronie. Pewnie każdy z nas swoje myśli kieruje ku tym, którzy nas wyprzedzili w tej pielgrzymce życia. Stąd też chcemy Państwu życzyć, żebyście w te dni, stając nad mogiłami Waszych bliskich, mieli w sercu głębie nadziei, bo przecież my tą nadzieją się kierując żyjemy dalej, bo przecież my ufamy, że kiedyś spotkamy się z tymi, którzy nas wyprzedzili w pielgrzymce wiary, już odeszli, umarli, ale przecież oni żyją, nie tylko w naszej pamięci, ale wierzymy jako chrześcijanie, jako katolicy, że żyją w Bogu, w którym my również mamy żyć przez całą wieczność. I tym, co dajemy tym zmarłym poprzez ten odpust zupełny, który możemy uzyskać od 2 do 8 listopada, to jest przepiękny dar i łaska, ponieważ kto właśnie ofiaruje ten odpust, skorzysta z tej łaski odpustu zupełnego dla osoby zmarłej, ratuje duszę tego zmarłego z czyśćca. A więc wierzymy bardzo mocno w to, że po prostu te wszystkie, ten czas, który miałby być, chociaż tam nie ma czasu, jakby przestrzeni czasowej, ale już jakby bezpośrednio ta osoba idzie do nieba, tak? I przebywa razem z Panem Bogiem. Zobaczcie, przepiękny dar, który możemy dać tym zmarłym. I to, co ważne, chyba istotne, to nie dotyczy tylko tych dni, ale w ogóle listopada i innych dni, że tak naprawdę ci, którzy są w czyśćcu, są uzależnieni od nas, bo oni sami sobie nie są w stanie pomóc. Są uzależnieni od naszych modlitw, od naszych Eucharystii ofiarowanych za nich, od odpustów zupełnych, które możemy za nich uzyskać. A zatem, drodzy Państwo, pięknego listopada życzą Wam Franciszkanie, co z trudy, ojciec Robert i ojciec Michał. Pokój i dobro.